Tu Radio Bielsko, za 14 minut będzie godzina 10. Proszę Państwa, taka informacja do nas dotarła od Marcina Haladyna, że postanowił zostać w Australii i postanowił leczyć misie koala. Sam się z tego wytłumaczy. Witaj, Marcinie. A dzień dobry. No jest to jakaś koncepcja rzeczywiście. O misiach zaraz będę na pewno Państwu opowiadał, bo już trochę wczoraj obiecałem. Dla tych, którzy jadą z nami palcem po mapie, wczoraj spaliśmy nad jeziorem Tugera w miejscowości Wyong. To jest mnóstwo takich dziwnych nazw. Zresztą o tych nazwach kiedyś Państwu jeszcze, mam nadzieję, zdążyć opowiedzieć. Wyong nad jeziorem. No fajnie było poobserwować czaple i pelikany, ale prawdę mówiąc mnie zirytował właściciel kempingu, bo nam się wczoraj tak zdarzyło, że musieliśmy zapłacić za kemping niestety. I on mi tłumaczył, że musi być tak drogo, a był to chyba najdroższy kemping, na jakim spałem. Mimo że standardem znacząco odbiegający naprawdę w ogóle do niczego nie dobiegający, o tak powiem, to on mi tłumaczył, że to dlatego, że to jest blisko Sydney i to jest blisko Central Coast i dlatego musi być drogo. Strasznie mnie wkurzył, napiszę mu złą recenzję. I jeśli Państwo tam będziecie w tych okolicach, to ja Państwu powiem, który kemping omijać. Ale wracajmy do rzeczy przyjemnych. Obiecałem wczoraj, że opowiem o pewnym miejscu, to jest dokładnie o porcie Macquarie. To jest miejsce, które miało niezbyt chlubny początek, bo ono zostało założone jako kolonia karna, a teraz jest pięknie rozkwitającym kurortem, ale nie z tego powodu tam pojechaliśmy. Właściwie powody były dwa, przy czym jeden odkryliśmy przez przypadek. To może najpierw o tym przypadkowym. Tam jest Muzeum Johna Flynna. O nim wspominałem, to jest jeden z pastor, minister, geodeta, no człowiek oświecenia, można powiedzieć. On był pomysłodawcą i jednym z założycieli latającego pogotowia w Australii. O tym wspominałem przy okazji podróżowania przez Outback, ale może nie wszyscy słyszeli. Byliśmy w jego domu. Miło było pozwiedzać takie dość mocno zabytkowe, przynajmniej na warunki australijskie, wnętrza. A to było zaraz obok szpitala dla misiów koala. I to był główny powód, dla którego do tej miejscowości Port Macquarie się wybraliśmy. Szpital dla misiów koala o tyle istotny punkt na naszej trasie, że to jest jedyny w Australii szpital, który się zajmuje tylko i wyłącznie misiami koala. No i nie ukrywam, że miałbym ochotę zostawić tam swoje CV. Mam dwa zawody, ten drugi to lekarz weterynarii, w związku z tym mógłbym ewentualnie tam popracować. Miejsce bardzo miłe, ludzie bardzo zaangażowani, dzięki temu, że się przedstawiłem i powiedziałem, czym się zajmuję w Polsce, oprócz tego, że mówię do Państwa przez radio, to dostałem mnóstwo informacji o tym, jak przebiega leczenie, jak to wszystko wygląda od strony technicznej. No naprawdę wspaniałe dla mnie przeżycie i myślę, że długo zostanie w mojej pamięci. Zdjęcie będziecie Państwo z tego miejsca będziecie mogli zobaczyć już niebawem na stronie internetowej opisującej te różne przeróżne podróże, które dla Państwa relacjonowałem na www.motoobjazd.pl. Ale tyle na razie o miskach, a teraz trochę o geografii, bo ja Państwu zapomniałem powiedzieć, że generalnie jesteśmy nad Pacyfikiem, ale Morze Koralowe teraz zastąpione jest Morzem Tasmana, czy jak kto woli, Morzem Tasmańskim. Natomiast my po prawej swojej stronie, jadąc na południe, zostawiliśmy już za sobą Dolinę Hunter, która słynie z koni wyścigowych wierzchowców i wina. Nie dało się zabrać ze sobą wyścigowego wierzchowca, ale wino tak. Zresztą to już nie pierwsza butelczyna, bo przez kilka już takich dolin z winnicami przejeżdżaliśmy i mam takie obawy, że jak nas teraz na rutynowej kontroli zatrzyma patrol policji, to może się u nas uznać za rasowych przemytników. Ale zostawmy ten wątek. Naszym celem dzisiaj były Góry Błękitne i z miejscowości Wyong, a przez Gosford, Windsor, Richmond kierowaliśmy się do miejscowości Katumba. A nie mówiłem, że dziwne mają tu nazwy? To jest świetne miejsce wypadowe do tego, żeby zwiedzać Góry Błękitne, które swój kolor błękitny zawdzięczają nie przez to, nie temu, że są tam niebieskie drzewa czy skały niebieskie, ale temu, że przy sprzyjających warunkach pogodowych unosi się takie, unoszą się opary olejku eukaliptusowego, które podobno są błękitne. Podobno, bo nie widziałem. Bo pierwszy raz kompletnie nam ta wycieczka się nie udała. Przyjechaliśmy i lało, nic nie było widać. A chcieliśmy obejrzeć Trzy Siostry. To jest takie miejsce bardzo charakterystyczne, a te Trzy Siostry to są takie trzy charakterystyczne skały. Nie było widać nawet 50 metrów przed nami, a było tylko widać, że jest wielka przepaść. Nie dało się, właściwie dało się, tylko nie było sensu jechać najstrąższą kolejką na świecie, jaka jest w ogóle do przejechania, więc zrezygnowaliśmy. Więc naprawdę mówiąc słabo, natomiast byłem w miejscu, gdzie jest tablica upamiętniająca fakt, że była tam również jej królewska mość, królowa Elżbieta.
No i byłem w tym miejscu i nie mam co prawda tam zdjęcia, ale stałem i dotykałem tej samej tabliczki, której dotykała królowa i patrzyłem w tę samą stronę, tylko że ona pewnie widziała piękne góry, a ja widziałem piękne chmury. No tak bywa czasami. Jeśli chodzi o te trzy siostry, nie wiem czy jeszcze mam czas, ale szybciutko Państwu powiem, te trzy skały. Jest taka legenda, że wojownik wybierając się na jakąś tam walkę, wojownik aborygeński, zaczarował swoje trzy córki, żeby zapewnić im bezpieczeństwo i zaczarował je w kamień i miał zamiar je odczarować po swoim powrocie, tylko że miał pecha i zginął w trakcie walki i stąd trzy siostry nadal są zaczarowane i czekają na kogoś, kto je odczaruje i przestaną być skałami. A potem wybraliśmy się dalej, mianowicie do miejscowości, a co, znowu będzie dziwna nazwa, Wollongong, a to już jest nad morzem. Miejscowość mocno przemysłowa, ale zaraz za nią 17 plaż do wyboru. Oczywiście byłoby super, gdyby była na pogoda, ale dzisiaj pochmurno i właściwie dość deszczowo, więc żadnej z tych plaż nie skorzystaliśmy. A za Wollongong była, proszę Państwa, Kiama, albo Kaima, w zależności jak tutaj wymawiają, a wymawiają różnie. A tam Blowhole. I o tym, o wielkiej dziurze, opowiem Państwu już jutro. Zapraszam na 9:45 za uwagę. Dziękuję. Marcin Haladyn wraz z tatą. Pozdrawiamy. Dzisiaj trochę chłodno. Z Australii.